Przypomnę, że takim hasłem przewodnim tego festiwalu, czy motywem przewodnim jest energia. My pokażemy dzisiaj z Igą, że energię można brać nieomal zewsząd, a dokładnie weźmiemy ją z powietrza. To są eksperymenty, w których energię zaczerpniemy z powietrza. Tę energię, którą pobierzemy z powietrza, zamienimy na energię kinetyczną, no, która pozwoli nam pewnego rodzaju pociski wysłać w stronę państwa. Skoro jesteście na tym wykładzie, to trochę zaryzykowaliście, bo te pociski do was dolecą. No ale informacja z kolei taka pozytywna jest taka, że jeżeli ktoś zostanie trafiony tym pociskiem, no to pocisk należy do trafionego. Także prosimy ich nie zwracać do nas. Zaczniemy od najprostszego wykorzystania energii zgromadzonej w powietrzu, którą można tam zgromadzić. Użyjemy takiego działa, które jest działem na powietrze sprężone. Jak państwo widzą, ta strzelba składa się z dwóch elementów. To jest zbiornik, w którym możemy zmagazynować energię, sprężając powietrze. Natomiast to jest lufa, która służy do tego, żeby rozpędzić pocisk. To jest zawór, który oddziela tę lufę od zbiornika. Zawór zamkniemy, no i teraz załadujemy to działo, a pocisk będzie, no, może nie całkiem nieszkodliwy, ale na pewno będzie się dało przeżyć, jeżeli ktoś zostanie nim trafiony. Będzie to mokry ręcznik. Smoczymy ręcznik. Ręcznik będzie naszym, równocześnie naszym pociskiem. Proszę zobaczyć, jak to działo się ładuje. Ładujemy tak jak stary muszkiet przez lufę. Umieścimy pocisk na samym końcu lufy, żeby mógł nabrać energii kinetycznej. No i zanim teraz wykorzystamy energię zgromadzoną w powietrzu, musimy ją tam zgromadzić. Poproszę cię teraz o pomoc. Mamy tutaj pompkę, którą sprężymy powietrze w lufie. Zostało założone do zaworu i proszę wykonać teraz pracę 7 razy, jeżeli mogę cię prosić, to nie jest proste. Widać, że ta energia pochodzi właściwie teraz nie z powietrza, tylko z Igi, która pracuje. A właściwie ze śniadanie, które Iga zjadła rano. Aha, dobrze, ja przytrzymam. Coraz trudniej. Więc pocisk będzie miał energię. Proszę się bać. Dobra? Myślę, dobra, jesteśmy na granicy możliwości, więc tyle energii nam wystarczy. Energia jest zgromadzona teraz w tej części, ale zaraz ją uwolnimy. Ja może wyceluję, a może tam. Proszę uważać. O, zaleciało daleko. To nie my, gdyby co. No dobrze. Proszę państwa, widać było, że energię wzięliśmy z powietrza i miała całkiem naprawdę była to całkiem niezła porcja energii. Wykorzystaliśmy energię powietrza sprężonego. Teraz zrobimy troszeczkę inaczej. Mamy tutaj taki przyrząd, który pewnie państwo nieraz widzieli w akcji. To jest dmuchawa do odkurzania liści na zewnątrz. Ona produkuje dość duży strumień powietrza. Użyjemy teraz powietrza troszeczkę bardziej dynamicznie. Przedłużymy trochę tę dmuchawę. Jak widzą państwo, powstało coś w rodzaju działa. Mamy pociski. Te pociski możemy wrzucać tutaj. Jeżeli prawo Bernoulliego funkcjonuje dzisiaj równie dobrze jak zawsze, no to te pociski powinny znaleźć się zaraz u celu. Także uwaga. I ostatni. Mamy nadzieję, że nikogo poważnie nie uszkodziliśmy, ale pociski są niegroźne dla życia. Widać było, że energię wzięliśmy troszeczkę inaczej, wykorzystaliśmy energię powietrza, no i skutek był równie dobry. Ale teraz zrobimy rzecz taką zdecydowanie trudniejszą, mianowicie wykorzystamy teraz, ani nie będzie to energia sprężonego powietrza, ani nie będzie to energia związana z jakimś wentylatorem czy z przepływającym powietrzem, będzie to energia statyczna powietrza, które nas otacza. Weźmiemy teraz energię dosłownie tak. Do tego wykorzystamy działo próżniowe. Gdybyś mogła, Iga, przeciągnąć mi to bliżej. Trochę się do państwa zbliżymy z tą armatą. Dobrze. Myślę, że jesteśmy już wystarczająco blisko. I możemy teraz, może najpierw objaśnimy, z czego ta armata się składa.
To jest pusta rura, w której absolutnie nie ma nic w środku, ale jak Państwo widzą, jest tutaj podłączony wąż. Jeżeli ten wąż prowadzi do pompy próżniowej, jeżeli zamkniemy tę rurę z dwóch stron pokrywami, no to możemy w środku wytworzyć próżnię. Jeżeli w tej armacie będzie znajdował się pocisk i znajdzie się on na końcu tej armaty i otworzymy tą tylną pokrywę, no to wtedy, jak wiadomo, natura nie znosi próżni, więc powietrze atmosferyczne, które nas otacza, ciśnienie atmosferyczne, wepchnie dużą porcję powietrza do tej armaty, a wpychając będzie w tej próżni rozpędzało pocisk. Tylko, że pocisk musi wylecieć, a tutaj jest pokrywa. Ale mamy specjalny system uwalniania przedniej pokrywy, więc jeśli wszystko się uda, to powinniśmy uzyskać całkiem niezły efekt. Tylko włączymy pompę próżniową i zaraz sprawdzimy, czym możemy do Państwa strzelać. Pompa już działa. Może zaczniemy od pocisków takich najprostszych, czyli te takie duże kule. Może być taka. Może najpierw wystrzelimy kulę ziemską w Państwa stronę. Dobrze. Pompa działa, więc ja najpierw założę tylną pokrywę. Dobrze. Teraz Iga rzuci tam pocisk i założy przednią. Dobrze. No i słychać, że coś się zmieniło. Ten ton pompy jest inny, to znaczy, że próżnia jakaś, może niedoskonała, ale całkiem niedo zostanie wytworzona. No i właściwie w tej chwili armata jest gotowa do użycia, tylko należy wybrać cel. Iga, którą stronę? Tam. Aha, kamera. Dobrze, to zobaczą Państwo na ekranie taki zbliżający się pocisk, jak wszystko pójdzie dobrze. No to, uwaga, strzelamy? No to próba. Nie trafiliśmy w kamerę, ale widać, że jest energia. No spróbujemy wystrzelić może w tamtą stronę teraz. Założymy drugi pocisk. Aha, ale straciliśmy pokrywę przednią. Dziękujemy. No, proszę Państwa, to wymaga teraz pewnej reparacji cały układ, bo wystrzał był tak intensywny, że pokrywa przednia odpadła. No i będzie kłopot, bo powinniśmy ją teraz przymocować jakoś szybko do tego, co nie będzie wcale takie łatwe. Potrzebujemy kawałek sznurka, którego chyba tutaj nie mamy. Dobrze, proszę Państwa, no cóż, to spróbujemy wystrzelić bez tego otwierającego mechanizmu. A, mamy już sznurek. Czy przywiąże się to szybko? Przez to. Proszę Państwa, jak widać, energia była tak duża, że elementy armaty zostały rozrzucone po całej sali i na szczęście zostały odnalezione. Dobrze, może się nam to uda szybko naprawić. Zawiążemy to, przywiążemy do tego. Tu. To przywiążemy, żeby to było przywiązane. Tak. Dobra. Świetnie. I proszę Państwa, jest nadzieja, że armata użyjemy jeszcze raz, bo nas czas na scenie się zbyt szybko kończy, ale jeszcze kogoś możemy upolować. Przywiążemy to jak najmocniej tutaj, oby się udało. Dobra, no to myślę, że jesteśmy gotowi. Zakładam znowu tylną pokrywę. Iga zakłada przednią. Dobrze, armata zmieniła ton. Iga, nowy cel. Tam. W tę stronę. No to teraz w tę stronę, troszeczkę bardziej poziomo, przedtem trafiliśmy w sufit. Zaczekamy chwilę, aż próżnia będzie wystarczająca. Proszę zauważyć, że cała energia teraz, jaka będzie zużyta do tego wystrzału, pochodzi ze statyki ciśnienia atmosferycznego, które nas otacza. Czyli właściwie jest to energia grawitacyjna w gruncie rzeczy, jeżeli się nad tym zastanowić, no bo ciśnienie atmosferyczne jest efektem grawitacji działającej na atmosferę, która nas otacza. No więc właściwie wykorzystamy grawitację do tego. No to uwaga. No, teraz doleciało bardzo daleko, ale jak widać armata jest, albo sznurek już jest nie ten, albo armata za dobrze dzisiaj strzela. Bardzo dziękujemy, dziękuję mojej asystence, brawa dla Igi. Dziękujemy panie doktorze.